No to co, do roboty królu złoty. Trzy szklanki mąki, zwykłej pszennej. Pół szklaneczki kakao, jednej mąki ziemniaczanej i dwie cukru pudru. Podwójna ilość proszku do pieczenia i kakao. Wymieszać wszystko ładnie w misce. Na półtwardą margarynę, ale porządną, taką do wypieku ciast. Albo posiekać, albo zaczeć na tarce. Dorzucić dwa całe jajka, wymieszać i wyrobić, zapomniałam powiedzieć, mąka ziemniaczana no tutaj dopiero idzie na koniec, ale nic się nie stanie jak dodacie od razu. Ciasto schłodzone najlepiej się kroi. Do czego ono służy? No jak zwykle bazowe ciasto. Do ciastek, ciasteczek, rogalików, blatów, spodów, do różnych ciast. Wychodzi bardzo kruche, długo zachowuje swoją świeżość. Ciastka już mamy, jedne w cukrze, drugie bez. To teraz ubijemy cztery białka z trzema czwartymi szklankami cukru. Po ubiciu dodajemy cztery duże łyżki skrobi ziemniaczanej i dwie duże łyżki kakao i delikatnie mieszamy. Nie musi się bardzo dobrze wymieszać. Beza nawet wygląda ładnie, jak jest troszkę nierówno wymieszana. Wykładamy na ten blat i pieczemy sobie 30-35 minut w piekarniku. Potem musimy ciasto dobrze wycisnąć studzić, zanim je przekroimy na pół dlaczego kroję na pół? bo ładniej wygląda tak przełożone krem z mascarpone, z mascarpone ubijamy dodajemy czekoladę stopioną jaką tam sobie lubicie ja tym razem dodaję i orzechy i migdały do tego Ciasto, żeby masa była czekoladowa orzechowa Ciasto będzie kakaowe, wszystko będzie ze sobą pasować i bardzo dobrze smakuje. Oczywiście trzeba je schłodzić, najmniej 2 godziny w lodówce. Przechowuje się do 4-5 dni, nic mu się nie dzieje. Smacznego, to nie moja porcja, nie moja. Ja już jestem na redukcji, to moje.